Prawdziwa miłość powinna uszczęśliwiać. Jeżeli miłość nie daje przeżycia szczęścia, to jest znak, że czegoś jej brakuje. Rozważajmy, że może brakować jej takiego podstawowego objawu, jakim jest wymiana dóbr. Dlaczego musi być wymiana dóbr? Otóż po prostu dlatego, że nie może być tak, że tylko jakiś ktoś bogatszy daje, a ktoś biedniejszy odbiera. Bo miłość to jest odniesienie się osoby do osoby. Gdy strona biedniejsza, to znaczy słabsza duchowo, tylko bierze, wtedy w gruncie rzeczy umniejsza się jej osobowo. A przynajmniej nie uszlachetnia się i nie rozwija się tak, jakby się mogła rozwijać, jakby powinna się rozwijać. W sprawach materialnych to jest tak, że ten biedny czuje się jakoś poniżony. Nawet gdy jest nastawiony właśnie na to, to znaczy, że właściwie chce niejako tego wykorzystać, tego bogatszego, to wtedy w gruncie rzeczy samego siebie poniża. Najłatwiej jest to zauważyć nam też wtedy, gdy ktoś nam chce dawać, świadczyć sobie, a od nas nie chce nic przyjąć. Nie tylko w znaczeniu, żeby to miało tak być, to ponieważ ty mi dałeś, to ja ci oddam coś takiego, co jest wyważone, że jest mniej więcej to samo, tylko sam fakt, że w ogóle nie chce od nas niczego przyjąć. Nie chodzi tutaj o jakąś miarę dokładnie tutaj ustaloną. Matka Ziemska bardzo wiele daje od małości swojemu dziecku. Nieraz do swojej własnej starości jeszcze daje. Ale źle czyni, jeżeli nie wychowuje dziecka do tego, aby ono chciało matce coś dać. Chociaż w porównaniu do tego, co matka mu daje, to zawsze to będzie coś o wiele mniejszego, a często będzie to tylko jakby oddanie tego, co już otrzymało od matki. Dziecko małe czy dorosłe w gruncie rzeczy nigdy się nie wypłaci swojej matce. Ale jednak musi chcieć. Jeżeli nie chce samego siebie pozbawić właściwie wszelkich dóbr duchowych. Musi chcieć matce dawać. Jeżeli nie chce, wypacza się. Czuje się nieraz nieszczęśliwe, a nie wie samo dlaczego. Dopóki matka daje, a dziecko niczego w zamian nie daje, to wtedy wygląda na to, że jest przyjaźń z matką. Ale to jest tylko pozorna, powierzchowna przyjaźń. Gdy matka by przestała dawać, to wtedy oczywiście ta przyjaźń natychmiast jakoś kończy, obojętnieje. Po takim przyglądaniu się, jak to wygląda w naszym życiu ludzkim, doczesnym, chcemy teraz spojrzeć na nasz stosunek do naszej matki nadprzyrodzonej, na świętej Maryi. Ona dała nam ogromnie wiele ze siebie, to znaczy nie tylko to, że stała się Matką Zbawiciela,
bo to jest jakaś łaska, ale ona dała ogromnie wiele trudu, tak można by powiedzieć, zdrowia, kosztowaliśmy jej bardzo, po prostu ofiarowała całe życie i śmierć syna na krzyżu i w ogóle wszystko, co się z tym jego dziełem tutaj łączy. I dzisiaj także daje, jako matka, jako królowa świata, jako królowa Polski szczególnie, stawia się za nami, w swoim miłosierdziu, jeżeli chodzi o to, żeby tę sprawiedliwość Bożą jakoś właśnie dla nas ułagodzić, wysłuchuje próśby, udziela na przykład zdrowia, udziela różnych oświeceń, pomaga wiele w sprawach doczesnych. Ale gdy wydaje się nam, że nie zostaliśmy wysłuchani, to często jednak przeżywamy sami osobiście jakieś niezadowolenie, a przynajmniej taką pokusę, jakiś żal, może i płacz czasami, rozgoryczenie, które jest wewnętrzne, a czasami nawet na zewnątrz się okazuje, że się ktoś skarży, że matka nie wysłuchała. Czy może nawet w synach to się okazuje, że człowiek staje się jakiś taki obojętny, nie, przestaje, zaprzestaje jakiś praktyk takich na cześć Najświętszej Maryi, czy jakichś innych. No tak to widać po tym, także nawet na zewnątrz. I właśnie o to chodzi, że wtedy to ma miejsce, gdy my nie myślimy o tym, że jest konieczna wymiana dóbr. Jeżeli jednak nasz stosunek do niej ma być, jak to powinno być, stosunek osoby do osoby, chociaż wielka różnica jest we wartości, że tak powiem, mojej osoby, a Maryi, ale to jednak Pan Bóg i ona to chce, żeby to było właśnie tak, jak się odnosi człowiek do człowieka, osoba do osoby. Czy ona może czegoś potrzebować dla siebie osobiście, czy ja mogę jej coś dać? Oczywiście dla siebie osobiście ona niczego ode mnie nie może potrzebować, dlatego że ona już wszystko otrzymała, już nie jest w stanie w tej chwili więcej otrzymać, otrzymała wszystko od Boga, jest w pełni szczęśliwa i dla siebie osobiście ona właściwie niczego nie może takiego od nas przyjąć, co by ją jeszcze mogło więcej uszczęśliwić. Ale ona jednak koniecznie chce być na tej platformie ciągle, że my jesteśmy wobec niej jak osoba do osoby. To znaczy, że ona bardzo chętnie przyjmie coś dla innych. Co więc możesz dać Maryi? Na przykład kogoś przeprosić. W takiej intencji, że to nie to będzie dla Królestwa Bożego, żeby to zostało w tym jednym wypadku, jak się przezwyciężę, to będzie miał jakiś odwrót w Królestwie Bożym, całym czy na ziemi. Mogę na przykład opanować ciekawość, zachować dyskrecję, że nie chcieć od kogoś wyciągać tam jego jakiś tajemnic, że i czuję, że on nie bardzo by chciał je zdradzić. No, nie muszą być to jakieś najważniejsze rzeczy. Nie obrazić się o to, że ktoś mi wszystkiego nie chce powiedzieć. Możesz unikać zajmowania sobą innych. Zwalczać pokusy posądzania innych. Możesz na przykład ofiarować to, że nie będziesz o sobie mówić, przynajmniej świadomie, tylko najwyżej jak jesteś zapytana. Możesz dbać o to, żeby zachować cudze tajemnice, chociaż one może się sobie nawet nie wydają.